Dom na uboczu wioski Róża Wielka w gminie Szydłowo. To tutaj pilscy policjanci po otrzymaniu zgłoszenia prowadzili oględziny. W mieszkaniu odnaleźli ciało 58-letniego właściciela. Nie utrzymywał tak kontaktów na wsi, nie? Tak z ludźmi. Nawet się zastanawiam, jak usłyszeli, kto to jest. Pomyślałem, bardzo mało, nie? Samotnie mieszka. Mężczyzna nie utrzymywał kontaktu z mieszkańcami wsi. W niedalekim sąsiedztwie mieszkał jego brat oraz szwagierka, która zmartwiona brakiem kontaktu z nim przez kilkanaście dni zdecydowała się poinformować o tym policję. Funkcjonariusze pojechali na miejsce i tam znaleźli zwłoki. Ciało prawdopodobnie mogło zostać nadgryzione przez zwierzęta domowe, psy. Agresywne psy, które były na terenie posesji, otrzymały środek usypiający i zostały przewiezione do pilskiego schroniska. Ciało zmarłego było w zaawansowanym stopniu rozkładu. Dzisiaj miała zostać przeprowadzona sekcja zwłok zmarłego. Biegła po przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych ciał uznała, że nie jest w stanie ustalić przyczyny zgonu. Więc sekcji nie było. Wiadomo jednak, że do jego zgonu nie przyczyniły się osoby trzecie. Mężczyzna zmarł z przyczyn naturalnych.